Cześć, witajcie z tej strony Olega, dzisiaj w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy drafta i będziemy wybierać najlepszych zawodników, więc możemy zaczynać. Znamy już formację. Ja z tą chyba pójdę. Tak, zdecydowanie w tą. I zobaczmy. To będzie coś dobrego. Jest Ronaldo. On ma kartę to ty. Ale i tak chyba Ronaldo wezmę. To i tak jest dobra karta. Nie będzie Pedro. No, tutaj już zdecydowanie gorzej. Wybierzmy sobie pomocnika. I tutaj będzie ktoś dobry. Kante. On ma kartę Toty. Więc albo wezmę tego, albo jednak Kante. Dobra, wezmę Kante. Trudno. Zobaczmy, może jakiś... Nie wiem, kto... Wijnaldum. Może być. Nie jest najgorzej. Teraz weźmy Tomasa, bo spasuje nam się z Pedro, a tutaj jeszcze tak, no, niech będzie. O, tutaj będzie ktoś dobry. Jest Bonucci, który ma bardzo dobrą kartę. Jest też Upomenko, który nam będzie pasował do Kante i chyba jednak jego wezmę. Tak jest, ma bardzo duży tempa, więc też bardzo dobrze. I mamy pierwszą ikonę. Jest też Ramos, ale jednak ikonę wezmę. Na bramce zdecydowanie będzie De Gea. No i zobaczmy. Może Marcelo to ty? Nie ma, ale jest Jordi Alba, który nam chyba najlepiej pasuje. O, tutaj będzie jeszcze lepiej. Więc jeszcze lepiej, bo lepiej. I tutaj... Niech będzie Calabria. Nie jest ten skład jakiś najlepszy, bo na YouTubie jest dużo drafty, gdzie są o wiele lepsze od tego. Ale jeszcze jest dużo wyborów. Na przykład... teraz kogo tu wybrać? Aura. Nie wiem, jak się jeszcze da, no, ale nieważne. Tego Grajka wybiorę chyba. A to jest Mertens. Dobra, walić. Tutaj zdecydowanie słabo. Tutaj też tak średnio. Jest Sterling, którego wezmę teraz. I teraz on może... Nie. On zajdzie na razie, bo on nam pogarsza sytuację. Teraz chyba tutaj Bruno Fernandesa, bo pod overall tutaj już poszłem. Tutaj będzie ktoś dobry. I tutaj jest Kevin De Bruyne, Toty. No, na takie coś liczyłem. Tutaj pójdzie, ale nie, na pewno nie pójdzie tutaj. I teraz gdzie on pójdzie? Może iść tutaj. I do tego damy na prawe skrzydło. Jeszcze nie, to będzie nam. Dobra, zostawiam na razie tak, jak jest. To widoczne. O, tutaj będzie też coś dobre. Jest Luis Figo, który nam będzie łączył atak. Znaczy, no, lewy napastnik. Aha, bo to jest prawy napastnik. Dobra, nie, na razie będzie tak. Mało zgrania. Chociaż teraz też będzie chyba dobra karta. Nie, nie najlepsza jakaś. Tutaj chyba, nie, Immobile na pewno nie mamy dobry już atak. Powiedziałbym, że Sanchez na razie. Teraz by się przydał jakiś ktoś dobry na pomoc. To nie jest dobra karta, powiedzmy sobie szczerze. Teraz raczej nam, no, nic nie da. Może teraz jakaś dobra karta? Cały czas nie ma jakiejś, chociaż De Ligt może być. De Ligt.
Jest Cahill. Jego wezmę. Ach, chociaż jest też Nacho Fernandez. Będzie nam łączy tam. Dobra, niech będzie on. On chyba nam. O, i elegancko, bo łączy też się z bramkarzem. Naprawdę bardzo spoko. I ostatnia karta jest to bramkarz. I to będzie Vargas. Niech będzie Vargas. Jeszcze szybko menadżera teraz wybierzemy. I tu. Chyba wybiorę tego. Ten nam daje jeden. Ten też jeden. Ten dwa, więc biorę tego. Ja teraz to układam i widzimy się za chwilę. Na pewno będzie wchodził Mertens, Sanchez i nie wiem, może na ostatnie minuty Fernandez. A teraz przechodzimy do meczu i się widzimy za chwilę. Do przeciwnika. Skład. Ojojojojoj. Tutaj będzie naprawdę groźnie. Skład jest bardzo dobry. Ten Pele, no ogólnie. Naprawdę. Nie można się do czego przyczepić, jedynie do tego prawego obrońcy, ale naprawdę masakra. Będzie ciężko, ale może się nam uda wygrać. Labria, ładnie, jeszcze podanie. Luis Figo, to jest w polu karnym, to jest rzut karny. Mamy rzut karny w 16 minucie. Chyba rzut karny, tak jest, Cristiano Ronaldo. Gdzie teraz strzelić? Broni bramkarz, niestety. Jeszcze dobitka, ale nic z tego. Teraz Sterling i mamy 1 do 0. Wygrywamy. W końcu wpadła piłka do siatki i jest 1 do 0. Co? Strzał i niestety szybka odpowiedź. Kick-off glitch i Pele 1 do 1. Co? Powinien być faul. Tak jest, powinna być kartka dla Fabinho. Jeśli dobrze zauważyłem, że to Fabinho faulował. Nie, tutaj musi Ronaldo. Zróbmy to tak. Tak. I teraz. Jeszcze wystawienie Figo i będzie rzut rożny tylko. Teraz Alba musi gonić Neymara. Ej, niestety przepuściła go. Neymar! Eusebio, niestety 2 do 1. Przegrywamy na niewykorzystane sytuacje, lubią się mścić. Nie, to jest bramka, to jest Eusebio. 3 do 1. Oj, teraz Aguero i to będzie bramka. Tak jest. 4-1. Podał do Piny. Ten do Sterlinga i Raheem Sterling. 4 do 2, ale to i tak nic nie znaczy. Naprawdę dobrze gra dzisiaj Raheem. No ale jednak. Może gdyby strzeliliśmy karnego, to by to inaczej wyglądało. Może by ogólnie inaczej to wyglądało, gdybyśmy wykorzystywali więcej sytuacji. A tak to mecz się skończył 4 do 2. I dostajemy jeszcze nagrody, w których pewnie nic nie będzie. Zobaczmy. Dwie złote paczki i jedna srebrna. Czyli tak jak mówię, pewnie nic nie będzie. Gdzież myślę na jakieś ekrany. Na pewno nie w srebrnej paczce, ale i tak liczę ekrany. Pomińmy to, bo i tak nie ma to sensu. Chociaż. Może. A, w sumie. Coś na tych srebrniakach zarobię. Więc. Teraz te niby dwie lepsze paczki, chociaż według mnie to i tak są słabe paczki. Pewnie według każdego są to słabe paczki. No właśnie, nawet ekranów nie było. Chociaż ostatnio, jak otwierałem te złote paczki, to nawet nie łoka, znaczy nie łoka, tylko ekrany 8-4. To było chyba moje najlepsze trafienie w złotej paczce. Ale tutaj, no właśnie. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Siema i cześć.